Dzień dobry, witamy Państwa ciepło i serdecznie na kanale Literaccy. No i po wielu dniach, po wielu tygodniach wręcz zapraszamy w końcu na vloga. Szanowni Państwo, gdzie my to nie byliśmy, czego myśmy nie robili? O rany boskie, trochę to trwało, teraz próbujemy złapać oddech. Co generalnie nie jest łatwe, jak słyszycie, jestem znowu przeziębiona. Jakoś tak się ostatnio czepiają te choróbska mnie i mam chyba dość mocno osłabiony organizm, bo jednak tempo jest takie trochę zabójcze, a jak znam życie, to jeszcze trochę po tej starej robocie też się tam oczyszczam organicznie i wydaje mi się, że to wszystko ze sobą połączone daje to, co daje. No, studia też swoje dokładają, żeby nie było. Więc... No pewnie. I będziemy czekać po prostu z utęsknieniem na taki czas, kiedy Małgosia nie będzie musiała rano gdzieś tam pomykać i sobie odpocznie. Na wakacje generalnie. No, na wakacje. Ja bardzo na nie czekam. Już niedługo. Ale przyszliśmy dzisiaj, żeby Wam opowiedzieć o książkach różnorakich, jakie czytamy, ale widzicie, to jest taki też wyjątkowy blog, bo jesteśmy po raz kolejny patronem medialnym, jednym z wielu, ale też jednej z książki, o której Wam troszeczkę opowiemy. Książki, która ponoć zapowiada się niewiarygodnie, to jest Michael Grothaus, Piękni Lśniący Ludzie. Kiedyś pytaliście nas, jak to jest z tymi patronatami, to czasami albo dostajemy w pliku PDF, ale czasami też dostajemy takie szczotki. To się nazywa fachowo, czyli takie egzemplarze tylko do recenzji, które nigdy się nie ukażą w takiej formie i nie będą nigdy w sklepach. Daniel oczywiście już zapoznał się z tą książką dużo wcześniej, bo tak powiedziałeś, że zapowiada się świetnie, ale to nie zapowiada się świetnie, natomiast w tej formie będziesz czytał, tak, bo czytałeś w PDF-ie. Tak, czytałem w PDF-ie, teraz sobie zobaczę i pooglądam ten egzemplarz, a premiera już na początku czerwca tej książki, ale to nie jest jedyna premiera i oczywiście to nie jest jedyna książka, o której będziemy opowiadać w tym filmie. No ja, słuchajcie, dostałam od wydawnictwa Insignis właśnie taką dziwną książeczkę, słuchajcie. Wejdź w tryb goblina, stwórz sobie przytulne miejsce, zaakceptuj niedoskonałość i żyj pełnią życia na tym błotnistym padole. Czy Wam się trochę nie kojarzy ze Szerekiem? Bardziej mi się wejdź w tryb Szereka, tak to kojarzy. No zobaczymy. Bo on miał tak wszystko wywalone. I sobie trochę to przeglądałam, przeczytałam sobie, co tam z tyłu jest napisane. I powiem Wam tak, że... To, co mi się tu widzi, tak na pierwszy rzut oka, tylko z tego, co tutaj doczytałam na okładkach, to, że to takie chyba będzie trochę slow life. Możliwe. Takie chyba trochę blisko ziemi, blisko natury, blisko jakichś takich, przepraszam, prostych czynności, a nie tego pędu. I nie wiem, na ile to jest naukowa lektura, nie wiem, na ile tam będą rzeczy właśnie... No właśnie to chciałam powiedzieć, że i nie wiem, czy ja tego jeszcze potrzebuję. W sensie, oczywiście wiedzy potrzebuję cały czas i jak najwięcej. Natomiast nie wiem, czy jestem w takim momencie, że chce mi się szukać ciągle tych trudnych rzeczy, takich, które wiecie, takie mocne piętno na mnie odciskują. I presję. I presję też. Czy właśnie nie chciałabym i to. Slow dlatego life. To sobie wzięłam. Tak, dobrze. To tak. Ale to porozmawiamy też o innych książkach. Słoiki, jeszcze raz słoiki. To, co Małgosia kocha najbardziej. Opowiadaj. Opowiem Wam może jakąś anegdotkę, skoro Małgosia uciekła, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Ale ja już jestem. No właśnie, właśnie mi przyszło słoiki, słoiki, słuchajcie. Naprawdę tego nie przygotowałam. To są moje kiełki, które hoduję w słoiku. Już rosną. Tak, one już są do spożycia gotowe. Jak będziecie mieli ochotę, to Wam zdradzę, bo nie mam żadnej maszyny do kiełków. To są słonecznika, a propos słoików. A propos wejść w tryb goblina. No. No dobra, ale też czytamy inne książki. Ja sobie gdzieś tam słucham podczas biegania czy podczas jazdy na rowerze Szafarza, pana Brudnika. No i kończę piątą część. Jezus, mam Dionę. Nadzieję. Ale widzisz, ja tak jak ty, muszę dokończyć. Powiedziałem sobie, 6 części przeczytam i gdzieś tam w wolnych chwilach też Wam troszeczkę o tym opowiem. No a ja jestem w kolejnej części Katarzyny Wolwowicz, moi drodzy. I to jest, właśnie tu pokazuję, nie pamiętam tytuł. No części zamienne, pamiętam. No, jak zwykle z Olgą Walicką jestem. No dobra, no to słuchajcie, szanowni Państwo, to zapraszamy Was na tego vloga. Spróbujemy Wam troszeczkę kart odkryć. Może trochę uchylimy drzwi do tego, jak kręci się kanapę na u literackich. I pokażemy. No bo trochę mamy materiałów nagranych z kanap naszych ostatnich, więc będziecie mogli zobaczyć. Pokażemy, a już oczywiście zapraszamy Was na następną. Tak.
Nie wiem, czy najpierw umieścimy ten film, czy najpierw umieścimy kanapę. Umieszczamy ten. Najpierw ten? Tak. Dobra. No to kanapa będzie niedługo i zobaczycie sobie, z jakim gościem. Ci, którzy macie z Państwa, którzy macie Instagram, to już wiecie. A ci, którzy go nie macie i oglądacie na niech będzie to, tutaj, to niech będzie niespodzianka. Szanowni Państwo, idziemy trochę poczytać. I do zobaczenia. Zobaczcie, jak tu pięknie. To jest właśnie studio nagraniowe w Lubrze, naszych przyjaciół, tych samych, u których zazwyczaj nagrywamy kanapę u literackich. Oczywiście, jeśli nie jedziemy do Warszawy jej nagrać. A dzisiaj właśnie autor bądź autorka przyjeżdża do nas. I zobaczcie, gdzie. Na tip-top. Jak widzicie, moi drodzy, jesteśmy w absolutnym przygotowaniu do naszego cudownego cyklu i kolejnego odcinka z gościem lub gościnią Kanapa u Literackich. Dzień dobry, to ja witam Państwa serdecznie. Opowiem trochę o tych książkach. Nasz patronat medialny książki Michaela Grotausa Piękni Lśniący Ludzie. Zobaczcie, Szanowni Państwo, w jakim tutaj zacnym gronie znajdujemy się i my. I przyznam się Państwu, że ja już trochę przybierałem nogami, aby o tej książce Wam opowiedzieć, bo w moim przekonaniu jest to pozycja wyjątkowa. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tutaj na tyle tej książki przeczytaliście, że to jest powieść science fiction. I być może taka jest, bo cała akcja tej historii dzieje się, no, przypuśćmy, za 50-70 lat na naszej Ziemi. Dzieje się w Japonii. Właściwie zaczynamy od Tokio. Do Tokio przyjechał 17-letni geniusz informatyki John. Z powodu niewyspania, z powodu tego jetlaga, szlaja się troszeczkę tymi uliczkami Tokio i trafia do maluteńkiej knajpki, do takiego bistro, gdzie poznaje wielką postać. Okazuje się, że to jest były zawodnik sumo i piękną kobietę.
Nawiązuje się między nimi jakaś niteczka porozumienia. Ta kobieta, ta młoda dziewczyna, bo jest około 20-letnia, jest kobietą przepiękną, a nasz młody 17-latek jest samotny w tym Tokio, więc szuka takiej pomocnej, przyjaznej duszy i zaczynają spędzać trochę czasu. Rozmawiają ze sobą o wszystkim i powoli odkrywają no piękno tej relacji, być może miłości. Jednocześnie on, który przyjechał tutaj, aby podpisać kontrakt z Sony, wielką korporacją, bowiem on pisze kody kwantowe, które mają usprawnić aplikację językową. Ale tak naprawdę, słuchajcie, szanowni państwo, to nie jest ważne, bo kiedy siebie poznają, kiedy on poznaje historię tej młodej dziewczyny, jeździ z nią do różnych miejsc, podziwia ją, w jaki sposób ona opiekuje się innymi ludźmi, a proszę pamiętać, jak będziecie czytać tą książkę, że to wszystko dzieje się w momencie, kiedy dwa supermocarstwa, czyli Chiny i Stany Zjednoczone, są w takiej ogromnej, ale totalnej wojnie cybernetycznej. Patrząc na Księżyc, po drodze widzimy dwie wielkie stacje, dwa sztuczne satelity. Jeden należy do Chin, jeden należy do Amerykanów. I świat tak naprawdę zalewają deepfake'i, różne zmanipulowane wiadomości, po to tylko, żeby wzbudzić trwogę i poczucie zagrożenia, niebezpieczeństwa wśród swoich wrogów. Nie ma tutaj za dużo sytuacji związanych z taką literaturą sci-fi, w której, nie wiem, są statki kosmiczne, jakieś podróże międzygalaktyczne. Nie, tutaj bardzo skupiona jest akcja właśnie na tej relacji między Johnem a Neotnią. Tak nazywa się pięknie ta 20-letnia dziewczyna. Oczywiście trudno mi jest opowiadać o całej fabule tej książki, nie zdradzając wam przy okazji, no, o co chodzi i do jakich oni wniosków dochodzą, ale zaczynają odkrywać no, niewiarygodne tajemnice. I te tajemnice tak naprawdę związane są ze sobą, czyli i z tą kobietą, i z życiem tego wielkiego barmana, byłego zapaśnika sumo, ale to wszystko jest, słuchajcie, tak napisane. Ja myślę sobie, szanowni państwo, że wy bądźcie odrobinę cierpliwi. Płyńcie sobie z tą książką, bo ja na przykład byłem zafascynowany to, w jaki sposób ci młodzi ludzie ze sobą rozmawiają, o czym i jacy są szczerzy wobec siebie. Ta akcja powolutku nabiera takiego tempa i to jest zaskakujące, w jakim kierunku my zmierzamy w tej książce, do jakich wniosków dochodzimy. W pewnym momencie oni się wybierają nawet do Hiroshimy i odkrywają kolejne tajemnice i nie ma tutaj nic, słuchajcie, w tej książce z takiej, nie wiem, taniej sensacji, z taniej rozrywki. Nie, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo pięknie i bardzo mądrze napisana powieść. Piękni, lśniący ludzie. To jest taka książka, kurczek, chyba też ku przestrodze, takiej być może przestrodze technologicznej, ale też ukazuje nam nieuchronność, jeśli my nie będziemy mądrzy, my jako ludzie, my jako cywilizacja, nieuchronność postępu technologicznego i w którym kierunku on zmierza i do jakich bezeceństw może być on wykorzystany. Kurczę, my jesteśmy dumni, że możemy tego rodzaju książki w jakiś sposób państwu pokazywać, zachęcać was do czytania, bo myślę, że jest to bardzo, bardzo wartościowa rzecz. Zresztą sam autor, Michael Grothaus, jest i dziennikarzem, i pisarzem. Wcześniej przed tą książką wydał dwie inne i jedna z nich tak naprawdę dotyczyła handlu ludźmi, no w celach niestety seksualnych, więc to jest pisarz, który porusza bardzo, bardzo ważne tematy i tutaj też mamy do czynienia z czymś, co myślę może być bolączką naszych czasów. Mówiłem wam, bo tu już dostaliśmy, zobaczcie, pięknie wydany egzemplarz, a tu jeszcze pokażę wam może z ciekawości
tą szczotkę, czyli taki egzemplarz recenzencki właśnie. On jest wydany tak po prostu, żeby się przyjemniej czytało, a ta książka, mam nadzieję, że trafi już do Państwa i do szerokiego grona odbiorców, czytelników i będziecie razem z nami ją celebrować. No dobra, ale nie jest to jedyna książka, którą czytam, bo oczywiście kończę dalej Heretyków, Duny, to już piąta część i powiem Państwu tak, po tym jak troszkę się zmęczyłem przy Bogu Imperatorze Duny, to tutaj wracamy już do takiej chyba wartkiej akcji, wiele nowych postaci się pojawia. Pamiętajcie Państwo, że to Heretycy Duny to już się toczą dziesiątki tysięcy lat po tym, jak my mogliśmy zobaczyć tę ekranizację w kinach ostatnie, więc tutaj znowu Bene Gesserit macki swoje rozszerzają na całą galaktykę i próbują oczywiście kontrolować wszystko w tym wszechświecie. Fajne. I jeszcze, szanowni Państwo, do roweru i do biegania próbuję słuchać takiego kryminału Szafarz autorstwa pana Brudnika. No to jest, słuchajcie, taka dosyć dramatyczna historia i troszkę makabryczna. Co 8 lat w Sylwestra zostaje popełniona zbrodnia, znajdują zwłoki kobiety i nikt nie potrafi tego rozwiązać, więc do pomocy biorą takiego detektywa, który no żyje na takiej granicy, już balansuje pomiędzy swoimi demonami związanymi z alkoholem, ale no ponoć jest to wybitna jakaś postać z dziedziny kryminologii, no i on próbuje im pomóc w rozwiązywaniu tej sprawy. Słuchajcie, dosyć makabryczne, dosyć mocne, na pewno dla dorosłych. Ja to słucham z przerwami i powiem Wam, że na razie się jeszcze tak nie wkręciłem. Mam nadzieję, że będę mógł coś o niej więcej opowiedzieć, może w następnym filmie, a może na podsumowaniu. Dobra, to idźcie sobie z radością do Małgosi. Pa! Dzień dobry kochani, popowiadam troszkę o książeczce, właściwie dwóch książkach, które czytam i słucham. Zacznę od Goblina. I mój jedyny komentarz powinien być tak, powinien być taki: matko jedyna, kto wpadł na pomysł, żeby w ogóle coś takiego napisać, wydać i opowiedzieć światu? Jest to absolutnie coś, czego nawet nie potrafię sklasyfikować. Bo to jest poradnik. Ale to jest poradnik o tym, jak być goblinem. No słuchajcie. Kim jest goblin? Muszę Wam to przeczytać. To dziwne małe stworzonko z bajek i folkloru. I właśnie ono stało się inspiracją do tego, co nazywamy goblin core. Termin ukuto w mediach społecznościowych, aby opisać specyficzną tendencję w modzie, wystroju wnętrz i postrzeganiu świata. Dodanie przyrostka core oznacza, że dany styl ubierania się, trendy wnętrzarskie i światopogląd łączy wspólny gust lub klimat. To jest taki zajawka taka. Słuchajcie, bycie goblinem to jest życie zgodnie z naturą. Mówię oczywiście, to są, to pamiętajcie, bierzcie to trochę w taki większy cudzysłów. Ale rzeczywiście, tak jak nasze stworzenia w literaturze wyglądały, jak gobliny wyglądały i czym się zajmowały gobliny, że były takie trochę pod prąd, że były trochę robiące różne figle, takie trochę śmieszne stworki, które były antysystemowe. No i mniej więcej tym jest goblin, czyli ten cały ruch opowiada trochę o tym, że jeżeli my w dzisiejszych czasach nie odnajdujemy się w takich bardzo minimalistycznych wnętrzach, w jakichś takich czystych przestrzeniach, dużych przestrzeniach, wiecie, trendy są trendami i one są jakoś tam kształtowane przez rynek, przez tych, którzy chcą sprzedać. Natomiast goblini, czy osoby, które są, powiedzmy, zrzeszeni w tym ruchu, to są trochę osoby, które lubią zbierać różne rzeczy. Zwracają większą uwagę na naturę, na sytuację taką, w której jest piękna ćma, która sobie tam gdzieś lata, jest pająk, na którego można zwrócić uwagę. Bardziej na te, też znowu uproszczę, brzydkie rzeczy w naturze, czyli na przykład właśnie ta ćma, którą trochę tak odsuwamy, bo piękniejszy jest motyl niż ćma, pająk, który jest obrzydliwy i tak wiemy o nim, że on jest B i niefajny. Wszystkie owady latające, glisty, gąsienice, wiecie, to są takie jakieś oślizłe stworzenia, które nam w naszej świadomości rysują się jako te niefajne, niewarte zachodu, komary, które zabijamy na sobie, bo przecież nam robią krzywdę w jakimś stopniu. I trochę
trochę to jest takie gobliniarskie, żeby właśnie tego nie robić. Ale ja to postrzegam jako takie, że dbam o przyrodę, dbam o to, co wokół mnie, o tą przestrzeń wokół mnie, hoduję własne warzywa, mam mech na trawniku zamiast trawy, bo goblini też bardzo lubią mech. No i to jestem goblinką. Oczywiście mam porządek, a goblini też mają taki trochę artystyczny nieład. Robią na przykład wnętrzarsko, robią różne takie fajne rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, w słoiku mogą sobie zrobić trochę ziemi, do tej ziemi coś tam włożyć, jakiś mech, właśnie wiecie, jak są teraz takie te wielkie słoje, że można sobie własną tam taką mikrodżunglę zrobić, to jest trochę gobliniarskie. Więc generalnie, jak ja sobie tam czytam tę książeczkę i się przyglądam, o grzyby na przykład, bo zerknęłam na okładce jest grzyb. Tutaj jest taki patent, że można sobie samemu stworzyć rysunek. Rysunek. To jest dużo powiedziane, bo można na przykład zerwać grzyba, który ma blaszki i tam w tych blaszkach są zarodniki, położyć go na kartce, bez oczywiście ogonka, całą tą blaszkę taką położyć, przykryć jakimś słoikiem, zostawić na 24 godziny i potem podnieść i na rysunku, na naszej kartce odciśnie się właśnie ten zarodnik i ta cała blaszka i będziemy mieli taki rysunek. I to można oprawić w ramkę i sobie gdzieś tam powiesić. Na przykład ten trend to jest sytuacja taka, w której nie kupujemy nowych ubrań, tylko raczej celujemy te, w których nam jest wygodnie i miło. Wiecie, ja sobie trochę myślę, że to jest taki powrót do natury, ale w takim znaczeniu do tego, co było 50 lat temu, że się nie wyrzucało rzeczy, nie kupowało nowych rzeczy, naprawiało się to, co trochę się nam wytarło, poprzecierało, naszywało się łaty, żeby móc to dalej nosić. To wszystko było super materiałów. I to tutaj też w tej książce ma odzwierciedlenie. To jest taka trochę filozofia. Ja się tak śmiałam, czytając każdą kartkę tej książki, bo jakby sama nazwa w ogóle goblin jest śmieszna, że w ogóle ktoś się zainteresował, żeby porównać pewien styl życia do w ogóle z życia goblinów. Jest to po prostu bardzo ciekawe, naprawdę. Tutaj jest mowa o tym, żeby kupować rzeczy z drugiej ręki, żeby właśnie nie wydawać niepotrzebnych pieniędzy na te przyziemne rzeczy, typu więcej mieć, lepszy samochód i tak dalej. Oni żyją trochę takim swoim życiem, trochę obok ze społeczeństwem, ale obok tych głównych nurtów. Przyjmują właściwie każdego, kto jest inny, kto jest nazywany, oni też mówią trochę dziwakiem, kto trochę nie pasuje do obecnych czasów. Oni są bardzo otwarci. Jest to społeczeństwo bardzo inkluzywne. Społeczeństwo, ta subkultura, nazwijmy ją tak. Oni są bardzo inkluzywni. Przyjmują wszystkich, którzy czują się inni, niezrozumiani, nieszanowani, o których się mówi perdziwak, wiecie. Są tutaj na przykład, zaraz znajdę, goblińska garderoba jak wygląda, o grzybach jest, tworzenie odcisku, właśnie to Wam chciałam zaznaczyć, tworzenie odcisku zarodników grzyba i jak to wykonać, albo, czekajcie, pokażę Wam jeszcze, tutaj są jeszcze, kto może zostać goblinem, nie? I tutaj też są takie absolutnie świetne wskazówki, które odpowiadają na pytanie, czy mamy w sobie tego goblina i jak my go mamy mocno w sobie. Bo myślę, że każdy z nas go troszkę znajdzie. O, na przykład włóż coś wygodniejszego. W jaki sposób dobierać ubrania do siebie? Że możecie, wiecie, trochę Wam teraz tutaj zdradzę tej tajemnicy, ale to nie jest tajemnica, bo to mówią w różnych nurtach terapeutycznych, żeby być ze sobą, z ciałem, żeby zwracać uwagę na ciało. I to jest taki motyw przewodni. I tutaj to mówi to samo. Jak coś nałożysz na siebie, to dotknij to trochę, sprawdź, czy jest jaką ma to fakturę, czy jest Ci w tym wygodnie, co dzięki temu czujesz, że to masz ubrane. Wiecie, to są takie mikro rzeczy, ale które mogą robić dzień, które mogą powodować uśmiech. I nie ukrywam, że ta książka, czytając ją, po prostu miałam uśmiech na twarzy, bo to było takie dziecięce dla mnie. To było takie trochę jak powrót właśnie do tej piaskownicy, do grzebania w piachu, do nie wiem, biegania po podwórku. No wzbudziło to we mnie tak pozytywne emocje i odczucia, no, że będę dziękować za to, że czytałam tę książkę. Naprawdę, to jest coś absolutnie lekkiego, dobrego, ciepłego, przemiłego. Ja do tego podeszłam w ten sposób. Dobra,
bo dużo Wam tu powiedziałam. Mam nadzieję, że Daniel to jakoś tam trochę przetnie. No i oczywiście Katarzyna Wolwowicz, czyli Olga Balicka. I tak jak trochę na początku powiedziałam, Części zamienne książka się nazywa. I to jest sytuacja, w której nasza pani komisarz wraca do pracy po powrocie z Albanii razem ze swoim mężem. I słuchajcie, musi rozwiązać zagadkę tak zwanej big farmy, czyli tego, co się dzieje z ludźmi, jak mało jest osób, które pozwalają na transplantologię, więc znaczy w sensie na oddawanie swoich części, mimo że jest takie prawo, które mówi, że jeżeli nie złożysz wniosku właściwie tam przy chyba dwóch osobach, albo nie sprzeciwisz się w jakiś taki jasny sposób, nie napiszesz, że nie pozwalasz, to można pobrać organy. Natomiast w praktyce wygląda to inaczej i żaden lekarz właściwie nie podejmie się takiej decyzji, bo za chwilę może się okazać, że jednak tam gdzieś, wiecie, w jakimś sejfie była schowana to wyrażenie woli, że nie zgadzam się na pobranie organów. No i tutaj jest ten motyw przewodni związany właśnie z organami ludzkimi. Ale powiem tak, że ja lubię, jak Kasia Wolwowicz pisze. Jest to fajne, jest to dynamiczne, jest to bardzo obrazowo napisane. Historie, które porusza i wyciąga sobie trochę ze społeczeństwa, są zaczerpnięte z rzeczy, o których słyszałam już, ponieważ one się działy ileś lat temu, były te problemy poruszane i one dzisiaj mają gdzieś też odzwierciedlenie w dzisiejszej polityce. I to jest fajne, że ona z tego czerpie, bo ja jestem z tym na bieżąco trochę, tak? Mnie to dotyczyło, dotyczy i być może będzie dotyczyć jeszcze w przyszłości, mówię o takich politycznych inklinacjach. I to jest super i mi się to bardzo podoba i jej pióro i to, w jaki sposób wyraża swoje myśli, bardzo mi się podoba. Stworzyła taką bohaterkę, która jest silną bohaterką, która próbuje sobie poradzić na gruncie zawodowym i prywatnym i próbuje połączyć te dwie sfery. Z mniejszym lub większym skutkiem jej się to udaje, ale ja to lubię w bohaterach, że oni nie są tacy plastikowi, tylko rzeczywiście mają swoje przywary, mają swoje trudności, mierzą się z życiem i mają ten aspekt takiej prawdziwości. Ja to w tych książkach odnajduję. Więc zobaczę tylko, jak się skończy kolejna, chyba szósta już część i będę czekać na więcej, po prostu. W jaki sposób ona się ukaże, mam nadzieję, że jak najszybciej, to przede wszystkim. No i tyle. I kieruję Was dalej. O, Tolcina przyszła. Pa! Dzień dzisiaj mamy wyjątkowo piękny, więc ta podróż autobusem to też właściwie przyjemność. To ma być biblioteka właśnie, tak jak Wam pokazałam, natomiast ona jest cały czas w procesie. Nie wiem, kiedy ten proces się zakończy. Miałam nadzieję, że będzie szybciej. A teraz weszłam tutaj to troszkę skontrolować i ta segregacja książek postępuje dość wolno, więc chyba sama zabiorę się za to jutro. A w tym pomieszczeniu właśnie składuję książki, bo ono jest zamykane i dlatego, żeby tutaj nikt nie miał dostępu chwilowo, one sobie tutaj leżą i czekają na swoją kolej. Dostałam kolejne książeczki od widzów. Bardzo Wam dziękuję. Wybaczcie, że nie będę wymieniać Waszych imion, dlatego że musiałabym sobie to zapisać i spisywać tak dosłownie wprost z kartki. Ale jestem absolutnie wzruszona tym, że postanowiliście włączyć się w tę akcję, że los osób, które mają trudności, nie jest Wam obojętny. I cieszę się bardzo, że mam taki zaszczyt, że jesteście na moim kanale razem ze mną i z Danielem.
no. Pierwsze nasze truskawki do jedzenia, ale zrywamy tylko te dwie, nie? Tak? Mhm. Więc, no ale niestety to jest tak, że przypadną je Małgośćce i Tolce. Okej, słuchajcie, są to pierwsze truskawki w sezonie z naszego ogródka. I pierwsze poziomki. Nie pierwsze poziomki, już jedną zjadłam. No i jak smakują? Uwaga, uwaga, zacznijmy od poziomeczek. Są to piękne, dorodne poziomki z ogrodu rodziny Grupów. I po robocie. Trzeba zjeść trzy, żeby tu poczuć smak. Dobre są, dobre. A truskawka? Nie jest kwaśna? Tak powinny smakować truskawki, moi drodzy. Masz troszeczkę, weź gryzka. Aj, gryzka to było. Aha. I to jest truskawka. To witamy szanownych Państwa na podsumowaniu tego vloga. Małgosia, odnalazłaś się w sferze goblina? Matko jedyna, słuchaj, no nie słuchałeś mojego podsumowania. No nie. Znaczy mojej aktualizacji, więc nie będę za dużo mówić, bo już powiedziałam wiele. Natomiast uczymy się o wewnętrznym dziecku. I tak? Pokazuję na tej książce, dlatego że ja mam tutaj swoje rzeczy pozaznaczane. Aha. I uczymy się o tym, czym jest wewnętrzne dziecko, właściwie kim jest wewnętrzne dziecko i takie pielęgnujemy. Ja tutaj widzę duże połączenie między jednym a drugim. I tak, żeby ci tylko zobrazować, rzeczy gobliniarskie to jest cała społeczność osób, które postępują w jakiś sposób. One są bardzo inkluzywne, czyli w tym goblin korze, bo tak się też oni mówią o tej społeczności, jest miejsce dla wszystkich. Jest miejsce dla osób, które mają większy porządek w domu, mogą mieć mniejszy porządek w domu. To jest cała filozofia w ogóle bycia blisko natury, przyrody, cerowania ubrań. Oczywiście ma to pewne inklinacje gobliniaste, czy goblina z tych mitycznych opowieści, które widzimy, słyszymy, nie wiem, z Tolkiena, które oglądaliśmy. Ale to jest raczej tylko taki punkt, do którego, który można sobie wziąć jako coś namacalnego, ale tak naprawdę to jest bardzo szeroka subkultura, może nawet tak to nazwę. Ta filozofia jest arcyciekawa. Ja naprawdę czytając to, uśmiechałam się i mówiłam sobie, moja Tolcia jest goblinem. A ja? Myślę, że też, ale w mniejszym stopniu. Wiesz? Ale goblinem, każdy ma w sobie cząstkę goblina. Tak samo jak w każdym z nas jest ta dziecięca część. Więc to jest takie moje podsumowanie, o którym chciałam powiedzieć. A ty jak z lśniącymi ludźmi? No ja też dużo opowiadałem w aktualizacjach. No Małgoś, to jest taka fantastyka może dla ludzi, którzy w ogóle nigdy nie czytali fantastyki, bo nie ma tutaj dużo tej fantastyki. Mm-hmm. To jest sytuacja bardziej opowieści przeprowadzania nas przez niebezpieczeństwa technologiczne, grożące nam ze wszystkich stron, a świadomość jest coraz mniejsza, więc ta książka generalnie przeprowadza nas przez te niebezpieczeństwa. Albo punktuje po drodze, wiesz, takie bramki z czerwonymi światełkami. Czy to jak czarne lustro? Nie. To zupełnie nie. To jest bardzo głęboka, mądra książka. To jest generalnie moje odkrycie, bo oczywiście, też to o tym mówiłem w aktualizacji, ale to jest też taka sytuacja, że jakbyś czytała tą książkę, no nie poczułabyś, że jesteś w świecie jakiejś fantastyki naukowej, nie? W świecie sci-fi. To jest przepiękna opowieść o relacyjności dziewczyny z chłopakiem, które mają różne tajemnice, sekrety, które odkrywają. No wspaniała rzecz, a jednocześnie wiesz... No. Czyli rozumiem, że tutaj ta fantastyka to jest tylko metafora, znaczy właściwie to jest tylko pretekst do opowiadania po prostu trochę innych okoliczności, a ich w innym kontekście o relacjach. Ja to tak odbieram, tym bardziej, że to jest też człowiek, który napisał książki, czy też, bo on też jest dziennikarzem, publikuje w różnych gazetach, też napisał na przykład wcześniejszą swoją książkę o zniewoleniu seksualnym i handlu, dla korzyści, tak, ale wykorzystywanych seksualnie. Ale wiecie co, teraz wiecie co mi wpadło? Szanowni Państwo, na Instagramie Małgosia zrobi coś takiego, tylko ja się zastanowię jak, ja w dwóch jakichś sekretnych miejscach, w Zielonej Górze, podkreślam, w Zielonej Górze, jeszcze wymyślę gdzie,
zostawię po jednym egzemplarzu książki. Kto będzie pierwszy, ten tą książkę znajdzie, bo dlatego, że dostaliśmy z racji, że jesteśmy, jeszcze raz podkreślam, patronem medialnym tej książki, to tak, zostawię je gdzieś. No, ale nie wiem, to trzeba będzie w pewnych miejscach, żeby nic się z tymi książkami nie stało. No oczywiście. Ale ja już mam pomysł, gdzie to będzie. Ale to nie mówimy teraz. No to gdzie powiemy? Kiedy powiem? No dobra, no to powiedz, bo ja też mam już teraz mi przyszedł. No. Pierwsze miejsce to będzie Coffee Hunter w Zielonej Górze. Tylko w momencie, w którym opublikujemy ten film, dzisiaj jest który? 21. Film będzie opublikowany 22. Czyli jutro. W środę. To... W teorii zawieziesz mu egzemplarz też, bo ja się nie mam jak dostać. Ale ja w czwartek. No to w czwartek. Od godziny 15:00 Coffee Hunter. Będzie proszę jedna, sobie znaleźć. Jedna książka będzie czekała, a druga? A druga w teatrze na portierni. I będą obie miały karteczkę na hasło... No literaccy. Aha, dobra. Dobra, to tak się umawiamy. Kto pierwszy, ten lepszy, tylko proszę napiszcie nas, że te książki odebraliście. Coffee Hunter? Tak. To wszystko? Wszystko to wyjaśnię? Tak. I Teatr Lubuski. I Teatr Lubuski na portierni. Na hasło literaccy będą do odebrania te książki. Dobra, więc zostawiamy Państwa z takim challenge'em i z takim wyzwaniem. Ale fajnie to wymyśliłeś, podoba się. Ale to teraz podam na to. Zamyślam się, bo zauważyłam Twoją, jak pomysłowy Dobromir tam Ci tam spadło. No dobra, a reszta książek? Od Junię, z którą... się nie rozstajesz. Rozstaję. Już też opowiadałem, przeczytałem kilkadziesiąt stron więcej. Ja myślę, że od Junię to ja sobie taki prywatny film zrobię zupełnie gdzie. Pozwolę sobie Wam coś pokazać, bo to naprawdę jest po prostu... Zobaczcie to. O. Nie było nas cały dzień w domu. I Grzaneczka, nasz domowy piesek po prostu, to nie jest kot, tak, to jest on chodzi, piesek. Cały czas jest przy nozy. Gdzie my się poruszamy, tam jest tak, ona. Tak, i Grzancia, tego miejsca nigdy tutaj nie było, ona nie leżała tutaj nigdy. Dobrze, dobrze. Tak, dokończmy, bo też Katarzyna, długi jest. Dobrze, ten, Katarzyna, bo, tak? Tak. Katarzyna Wolwowicz. Słuchajcie, to jest dalsza część przygód Olgi Balickiej. I dotyczy tym razem... Fantastyczne jest to, przepraszam, znowu jakaś taka kurde myśl luź tam przyszła, że pani Kasia Wolwowicz to jest w ogóle moja trochę współpracowniczka, mówię w dużym uproszczeniu, dlatego że też pracowała kiedyś jako konsultant medyczny, tak jak i ja. I to jest w ogóle znajoma się okazało mojej przyjaciółki. Mhm. Pracowało razem w jednej firmie. I w tej książce dużo się dzieje, jeżeli chodzi o firmy farmaceutyczne. Tytuł książki, części zamienne. Tak jest. Dużo się dzieje, jeżeli chodzi o firmy farmaceutyczne, o części zamienne, czytajcie, ludzi. Trochę jest wykorzystanej historii, rzeczywistych historii kobiet, które umarły podczas porodu, właściwie wymuszonego, ponieważ dziecko zmarło, było już w łonie matki, które umarło i czekano właśnie te historie, które miały miejsce jeszcze niedawno zupełnie, że nie usuwano, nie abortowano takiej ciąży, tylko kobiety musiały urodzić to dziecko z jakichś tam powodów, nie będę tutaj wnikać z jakich, natomiast też jest to trochę zaczerpnięte i no i powiem tak, Katarzyna Wolwowicz pisze te książki w bardzo sprawny sposób, to są tematy, które mnie absolutnie absorbują, dotykają, dotyczą, ja wchodzę w te historie, z jednymi się troszkę mniej zgadzam, z innymi bardziej, no bo poprzednia część miała miejsce w Albanii i już się wydawało, że nie ma stamtąd wyjścia generalnie, że już tam właściwie nie będzie dalszego ciągu, a się okazało, że absolutnie można było z tego wyjść, co jest super, bo ja się przywiązuję do swoich bohaterów i ja bardzo lubię czytać o nich dalej. Zatem pozdrawiamy Panią Kasię, a ja, Szanowni Państwo, tego szafarza niestety odłożyłem, bo się nie udźwignąłem, gdzieś tam się pogubiłem, już zdębiałem, kto kogo tutaj dźgnął tym sztyletem. Ale to pewnie wynika z tego, że nie mogłem się skoncentrować, jakoś skupić na tym. Dobra, Szanowni Państwo, zatem dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz za obecność, za te komentarze, za te interakcje. Wszystkie bardzo szanujemy i doceniamy to i dziękujemy Wam, że jesteście z nami, a tymczasem żegnamy się poczekaj, z Wami. Poczekaj, a może jeszcze zaprośmy na kanapę raz? A już za chwilę. Ten vlog będzie w przededniu kanapy. No może dwa dni. No. Może dwa dni zapraszamy też Was na kanapę. Kim będzie gość? Już, no już możemy wiedzą. Powiedzieć też tutaj. Skoro powiedzieliśmy na Instagramie i zdradziliśmy, naszym gościem będzie 3-4 Remigiusz Mróz. Niech to będzie dla Was taka zachęcająca do obejrzenia część. Dobra, to co? Żegnamy się z Państwem. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!